Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Grzesznicy i celnicy robili wszystko, aby słuchać Jezusa. Człowiek, jeśli kocha Boga, chce być blisko Niego, aby Go słuchać. To jest ciekawa rzecz. My słuchamy tych, których kochamy. Albo słuchamy też tych z racji osobistych, bo jesteśmy od nich zależni, bo chcemy się na przykład im przypodobać. Słuchamy Boga wtedy, kiedy Go kochamy. Zagubieni dążą do bliskości z Panem, natomiast ci, którzy uważali się za sprawiedliwych, trzymają się od Niego na dystans. W zagubionych jest miłość, będąca wołaniem do Pana o odnalezienie. Zobaczmy to beczenie tej małej owcy. Beczenie tej owcy. Ona przyzywa pasterza. Ona chce być odnaleziona. I ze strony człowieka zagubionego w odniesieniu do Pana Boga powinno być to samo. Wołanie o odnalezienie. Pasterz odczuwa brak owcy. On nie cieszy się z 99, które się nie zagubiły i są sprawiedliwe według ich oceny. A tym samym nie potrzebują pokuty i nawrócenia. Cała uwaga pasterza jest zwrócona na jedną owcę. To jest ciekawe, że owce nie są zainteresowane znalezieniem tej, która się zagubiła. One wystarczają sobie. Czasami bywa tak, że człowiek zwraca uwagę na to, ja jestem w porządku wobec Pana Boga, wobec Kościoła. No dobrze, ale ktoś się zagubił. Każdy odpowiada za siebie, powiada. No dobrze, ale czy przynajmniej się modlę za niego? Czy próbuję go odnaleźć przez modlitwę, a może przez pokutę, przez określone umartwienia? Kim jest ten, który się zagubił? Często on nie ma sił, odwagi, żeby być blisko Boga. Jezus nie zostaje ze sprawiedliwymi. Oni mają, tak można by powiedzieć, zatwardziałe serca. Niektóre osoby uważają, że są sprawiedliwe, uczciwe, pobożne. Kto wie, czy ich także Jezus by nie zostawił, tych 99, i poszedł za tymi, które potrzebują Jego obecności, Jego bliskości. Im wystarcza ich wierność, sprawiedliwość ludzka, nie Boża, trzymanie się przepisów, określonych zasad. Czasem więcej w nas jest w takim życiu religijnym naszego myślenia niż po Bożemu. I dlatego też nie czujemy niekiedy takiej satysfakcji z naszej wiary, z naszego wierzenia. Istnieje uprzedzenie do kogoś, kto zbłądził. Niech trzyma się od nas z daleka. Mógłby kogoś jeszcze pociągnąć w swoją stronę. I ktoś z nas mógłby także
pójść niewłaściwą drogą. Jezusa nie pociągają sprawiedliwi, w których nie ma troski o innych, nie ma miłości, litości dla zagubionych. Proszę zauważyć, że litość jest innym nazwaniem miłosierdzia. Jeśli w nas nie ma miłosierdzia, to jeszcze daleko nam do dojrzałości chrześcijańskiej. Jeśli w nas nie ma miłosierdzia, jeśli nie ma tego, czego Bóg pragnie. Bóg pragnie, żeby wszyscy znaleźli się w Jego owczarni, w Jego królestwie. On tego pragnie. Bóg nie jest surowy wobec tego, który odszedł. Odnosi się z czułością do odnalezionego. Nie ma sądzenia, nie ma potępiania. Ale większa miłość wobec tych, którzy się nie zagubili. Ten, który się zagubił, nie przestaje należeć do Boga. Odejście człowieka od Boga nie oznacza odejścia Boga od człowieka. Bóg nigdy nie odchodzi od tych, którzy Nim gardzą. Dlaczego radość z tego, który się zagubił, jest większa u aniołów niż z tych, którzy się nie zagubili? Oni byli, po ludzku rzecz biorąc, w porządku. Nie ma człowieka przed Bogiem, który nie potrzebuje nawrócenia. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia, tylko nie każdy o tym wie, nie każdy ma świadomość tego. Ten, któremu nie zależy na zagubionym, nie ma miłości. Gdy nie ma w nim miłości, można powiedzieć, że on nie jest sprawiedliwy. Czy ja jestem sprawiedliwy, sprawiedliwa? Czy we mnie jest ta wrażliwość tego pasterza, który poszedł za jedną zagubioną owcą?